odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy w tej chwili na Malis i będziemy ogarniali sobie kolejne punkty na mapie, ponieważ chcę oczyścić sobie tą całą ten cały kawałek mapy, mieć go z głowy i potem sobie na spokojnie przejdę do kolejnych. No, patrz, jakiś opuszczony obóz. Ciekawie to wygląda. Nie powiem. A nie, ktoś tu jednak jest. Jacyś typiarze. Czy o kurde. Czy myśmy tu kiedyś byli? A, to tylko po prostu chodzi o bitwę. To jak, gdyby to ogarnąć, jak to w ogóle wygląda od tej strony. Tu byśmy do Sparty dołączyli. W teorii moglibyśmy to trochę sobie ogarnąć, byśmy mieli troszkę znowu rzeczy do trochę hajsu. A czemuż by nie? Jakoś tam te bitwy chyba weszły w krew. Tylko sobie... Nie, zapisywać nie trzeba samą gry. The mighty warrior with the broken spear. Your timely arrival puts us in the perfect position for a push on Athenian borders. If you'll join us on the battlefield, of course. Dajesz. I'll join you. Good. We're glad to have your sword. A bad day for Athens! A glorious day for Sparta! Trudną rzeczą ten psychopata jest Ateńczykiem. O kurde. O kurde. Znowu byśmy... O kurde. Mordę jeża. Mordę jeża kopane. Ha!
kurde. Wow, morda. To Franca. Jest ładnie. Trochę hajsu, no troszeczkę mniej hajsu, ale troszkę żeśmy tych żołnierzy wybili. No i klawo, troszkę żeśmy to rozwalili. Chem Aresa, napieśnik bitewny Aresa. Czy nawet jakieś fajne zbroje. Żeśmy ogarnęli. Trupa nieco więcej. Bez szału jakoś. Kurde. I takich bitew musiało się dziać w ciągu historii. Masakra. Dobra. Więc tak, Ikarus jeszcze niedostępny jest? Aha, bo teraz moglibyśmy iść w tym kierunku, a potem w tamtym. I byśmy ogarniali powoli. Czy trochę nas to oddaliło od... Jakby to pogonić, to żeby to było trochę szybciej. O, proszę. Chodź w obosiku. Wziąłem jakoś tak od góry, będzie trochę łatwiej, bo mi się jakoś wybitnie nie chce wspinać. Wzdłuż rzeki coś. Ty, ja już chyba ogaram, co to będzie. Taka poryta wioska. Chyba, tak mi się przynajmniej zdaje, że to takie coś będzie. Ta wioska Amazonek, czy coś ten deseń. Come on. Obóz bandytów pod Herakleją. They'll be watching for me. I need to be careful. Ja już wiem, co to jest za obóz. Jeśli mi się dobrze zdaje, to on jest związany bodajże... Nie, tam już nie ma chyba nic. A może i jest faktycznie ten taki skarb pod wodą. No, a tu już chyba wszyscy. Okej, więc teraz by wypadało ich troszkę pokasować. Ha!
aż cały. Ale troszkę mniej tego pójdzie. Razu pójdziemy po ten skarb. Pamiętam, jak za pierwszą zębą szukałem, szukam, gdzie on u diabła może być. A tak go w cwany sposób schowali. O, proszę, widzicie, jak szybko to ogarnięte jest. Momentalnie. Tak, czyli szukasz skarbu w zupełnie innym miejscu. O, tamci się obudzili przy okazji. A zgadnij. Żyje jeszcze? Już nie. Czy od kogo ja obrywam? Kurde, że on nie widzi, ja go nie widzę, mnie to strasznie denerwuje. Nie, tego czy nie będę uwalniał. Nie ma głupich. To chyba wszyscy generalnie w tym pierdolniku. Idziemy dalej. Tutaj teraz by się przydało skoczyć. I to gdzie? W tamtym kierunku. Czyli pod górkę. No tak, jeszcze tutaj jakaś właściwa część obozu przecież jest. Znaczy właściwa. No nie, tu koniec obozu w zasadzie. Tak, tu już jest generalnie stanie tego mniej. Off we go now. Aczkolwiek gdyby fabuła była skoncentrowana wokół takich właśnie mniej dostępnych terenów, to byłoby całkiem klimatycznie. No ale co, że nagracja w końcu, nie jakieś... Co to było? Okej, okay. Leśny wojskowy obóz. A, to my. Malakas,
You can't! No! Tak, tarcza nie było zrobione po cichu, no ale cóż, nie zawsze tak wychodzi. Typ już raczej potem nie podniesie. No proszę. Tamtego typa to ja na pewno... Wszystko. Tam coś jeszcze mamy. Tak, hajs nam się trochę nazbiera, na szczęście. Dzięki temu wszystkiemu. A, i zmieniłem. Chciałem po prostu przytrzymać, żeby mapkę włączyć, a nie zmienić porę na nocną. No ale wpierw zobaczymy sobie mapkę. Czyli teraz byśmy poszli jakoś w tym kierunku. I być może pojawią nam się jakieś nowe... pytajniki, aczkolwiek ta Zeus mi to też jakaś taka typiara typu tych Amazonek z jakimś niedźwiedziem czy coś. Ale podoba mi się imię Zeus mi. Nie wiem do końca czemu mi się podoba. Już takie ładne mi się wydaje. Jakiś taki grecki klimat, ale ogólnie mi się podoba. Okej, no z wyglądu to już całkiem spoko jest. Czekaj, czy się po drodze jakieś... O, w mordę. Chciałem powiedzieć, czy się po drodze jakieś niedźwiedzie pokażą i masz. Akurat. Ale nie cierpię suki snów i jakoś staram się ich omijać. Dobra, jakoś mi wjechali. No, bardzo niedostępne tereny. Las na lasie. Jak ten koń w ogóle po tym idzie, to ja go jakoś... Niedźwiedź, właśnie. Jest tutaj ta typiara. No tak, ona jakoś w środku była. Tego jakoś nie zapamiętałem wybitnie. Niedźwiedź był, niedźwiedzia nie ma. No i to szybko poszło. Ta cała Zeus mi. Kurde. Sądziłem, że z niedźwiedziem będzie trudniej niż z tą babką. Ups. Dobra, mamy babkę rozchrzanioną. Myślałem, że trochę to dłużej z nią potrwa. No ale cóż. Czekaj, jaką część będziemy po niej? Hełm nieśmiertelnego, Zeus mi. Super. Zeus mi. Okej, ogarnięta. Ekwipunek.
I ona chyba była w przypadku... To chyba była ten właśnie wojownika. Przywrócenie 100% punktów życia w chwili nieśmiertelnego trafienia. Czas odnawiania 1 minuta. No nieźle, to jest niezłe. I 12 szans na trafienie krytyczne przy niskim zdrowiu. No właśnie. Nieśmiertelne, tu mamy. A tu nie mamy jeszcze nieśmiertelnego, więc trzeba byłoby jeszcze troszkę pozbierać. Kurde. A tu jest dobra. Więc typiary mamy z głowy. Tu jeszcze jakieś mieczyki. Będzie potem to sprzedawać. No i mamy tych już kawałków? Już 6. No nie jest to jeszcze jakaś historycznie duża liczba, ale powoli dotrzemy i do tego punktu. Właśnie ci ciele. To jakiś nowy mamy ślad. Kostur Esculapa. Bez obrażeń krytycznych. Aha, są obrażenia krytyczne na zwykłe, bez krytycznych. To jakaś babeczka. Dobra. Najemnicy też trochę nam weszło. Nowych. Tu jakiś. Dobra. Patrzymy na mapkę. Nie ma co się teraz obijać. I moglibyśmy w teorii skoczyć jakoś tędy. Czyli tak idziemy i potem w dół. Nie no, to są wybitnie poryte klimaty. Ta cała miejscowość. Znaczy miejscowość, ta cała kraina. Wybitnie niedostępna. Aczkolwiek, gdyby to były... A, jeszcze ze skarbu zapomniałem. Gdyby to były jakieś... latanie, to by zabiło chyba całą imersję, bo ta mapa się taka duża nie wydaje, kiedy się lata. I między innymi dlatego na przykład nie ma według mnie latających samochodów w cyberpunku, no bo... Mi się zdaje, że jednak właśnie dopóki nie masz jakiegoś wybitnego ośrodka lokomocji, no to lepiej chyba, żeby nie cudować z jakimiś ultra szybkimi takimi środkami z samochody czy coś, no bo po prostu diabli biorą wrażenie, że żyjemy w wielkim mieście. A to akurat się idealnie sprawdza w tym przypadku kuń. Że nie jakiś ultra szybki, ale jednak w jakiś sposób się udaje pokonywać większe odległości. Czekaj, w tym momencie on będzie mógł do nas przyjść. Dobra, udało się. Kuniowi. O. Powoli wchodzimy w bardziej dostępny teren. Lamia. Jakiś chory obóz znowu. Czy to nie jest przypadkiem ten obóz, o którym myślałem? Tak, to jest właśnie tutaj. Tylko co ciekawe, tu chyba nie ma żadnych tych. Nie jest to miejsce, w którym można by coś tam specjalnego... A, jest Ostrakon. Dobra. Patrzcie, granie tutaj nic się nie dzieje, poza tym, że jest jakiś tam skarb i masa tych wariatek, więc idziemy tam i spróbujemy to miejsce tylko ogarnąć pod względem właśnie skarbu i tego Ostrakonu. Resztę zostawiamy. Nie mam zamiaru, szczerze mówiąc, tam jakieś maniany odwalać. Dom Filidiosa. A, tu już można. Czyli skarb i Ostrakon tylko sobie zostawimy. Resztę olewamy. Ostrakon jest w środku, w tym domu. No nie chciałem, ale cóż. O kurde, idzie to jakaś typiara. W mordę jeża. Stoi. Kurde, i druga idzie.
ty, nie o to mi chodziło. Idzie trzecia. Σου με τα φίλων συμμοριτών των ιών μου εξοικίας απήγαγον και παραλατομείο αφίεσαν ο γείτον μη εώρακεν την έσεξ αυτών εις το πρόβλημα έκοσμι σε μπινιχ τσάου είχ αναγνωρίσε τούτη φυσή έλεγον ότι η ελήφη γάτυρ έστεινότε τούτη συνεγελάζει το γελίωση το τέκνον μου παραλατομείο να πήγαγαν και αν μη λεώσε μη φοβόλησαν Πάμε να σας το κειμένετε και δεν πήγε τα ζδόμνοστ νίξ ψεδάλα. Przybierz zdolność, aby jej używać, gdy działasz poza konfliktem, stasz się nieuchwytniczym cień. Poruszenie spowoduje wyłączenie efektu. Aaa. Zdolność szybko zużywa adrenalinę. No to lipa, bo ja myślałem, że on będzie niewidoczny przez jakiś czas. To jest lipa jednak. No cóż. Czyli zapniemy tą jedną. I won't lose. That's it for you. Dobra, uciekamy stąd. Nie chcę więcej tu dymu robić, szczerze mówiąc. Pakowanie się tłumanione to slipa. Aczkolwiek nie chciałem żadnej zabijać, ale cóż, stało to się stało. Teraz tędy walimy. Więc już tak najbardziej dziką wioskę żeśmy ominęli. No to jest jakieś tędy. To zobacz, że tu się idzie i to naprawdę nic nie widać. A, już wiem, co będzie tu na górze. To będzie taka... jakaś taka miejscowa na samej górze tej skały. Jesus, ale mnie przestraszył. Myślałem, że jakaś pantera. A wtedy szukałem jakiejś wybitnie niedostępnej możliwości dotarcia tam. A tu masz, jakoś się w miarę udało. W miarę po ludzku. Dziki wilk. A, tu jest jakiś dziki wilk. Dobra, leżą wszystkie. Czy ja zupełnie z czym innym kojarzyłem tą miejscowę? W takim razie. Tak, już nic chyba poza tym tu nie ma. Idziemy dalej. Tak się czuję, że się po prostu na totalnym krańcu świata. Tam coś jest dalej. O. To chyba tutaj będzie to taki wybitnie. Czciciele Boga Wojny. Tak, kolejni psychopaci. Okej, czy tak dużo ich tu nie ma? 1, 2, 3. Tu też nie mamy za bardzo punktów do wykorzystania. Więc zapniemy ich tak jakoś. Hmm.
właśnie słabo z tym gównem, no ale spróbujemy. O kurde. O mordę. Niezła. Całkiem mocna była, trzeba przyznać. Ja sobie jeszcze włączyłem. No dobra. Masz uciekać z tego wariatkowa. Okej, to żeśmy ogarnęli. Co trochę przesrane w takim miejscu być uwolnionym, bo to nie wiadomo gdzie uciekać. To jest deszczu podrynna. O, to będzie kolejna miejscowa. Taki obóz. O kurde, Orychald. Nie wiem po co go zbieram, ale... Obozowisko Olos. Kapitan, zapas wojenny, skarb. Tu chyba też za bardzo nie przejdzie bez jakiejś większej walki, chociaż w sumie... Chociaż w sumie czemu nie? Tylko no właśnie, no najgorsze jest to, że nie idzie tu jakoś tak... Ty, jest niezłe. Aha. Aha. No i obozowisko Olos ukończone. Gdzieś tu coś to nam jeszcze zabrzęczało. O, proszę. Ja tu tam na górze się założę. Jakieś strzały czy coś. Jesus. Ta Kassandra zamotana. Ta. O, tam coś jeszcze zabrzęczało nam. Okidoki, no to możemy stąd spadać.
Tam jakiś statek, ale to chyba będzie coś nad morzem w zupełnie tak troszkę niedostępnym miejscu. W sumie lepiej byłoby już gonić w tą stronę, chociaż to jest trochę miejsc, troszkę tego. Tak więc musimy się teraz zwrócić i gonić chyba przez... No chyba się jakoś tam zadanie skończyło przy okazji. Czasowe oczywiście, więc tam żadna w sumie strata. Jakoś po tym brzegu teraz trzeba gonić. No tak niedostępne tereny, że kurde. Jakby nie bieg, to... O kurde. No tak, tam do rzeki. To raczej do dupy będzie. Dobra, musimy chyba zejść z kunia. Jakoś... Ale sobie kichnąłem. Jakoś tędy pogonimy. To sobie się wydaje nawet bardziej ekonomiczne. Oczywiście nie na dłuższą metę. Mam nawet dziwne wrażenie, że wtedy tak samo płynąłem, aczkolwiek mi się zdaje, że wtedy pomogłem sobie statkiem. Że jakoś tam podpłynąłem statkiem i to tam z strony dopiero płynąłem. Więc chyba zrobię teraz odwrotny łuk, że wpierw w tą stronę, a wtedy było w drugą. Co tam było? Lają się Atyńczycy z Rzymianami, znaczy z Grekami. Gdzie, co ja gadam? Atyńczycy ze Spartanami. Bym się nie zdziwił, jakby tam był taki obóz, który tak mi się teraz skojarzył. Kurde, taki... Ja go robiłem... Tak, to chyba to będzie. Ja go chyba robiłem... Dosłownie na krótko przed rozpoczęciem wątków Atlantydy, to pamiętam, to wszystko czyściłem. No powiem, że to jest taki specyficzny klimat, to postawia świątynia bogini ze złotym łukiem. Tak, to jest właśnie to. W takim dość chorym miejscu jest Ostrakon. Gdzieś tam na górze. Troszkę trzeba będzie dalej podlecieć. O, tam jest skarb. Tam drugi skarb. O właśnie, tu jest kuźnia Hefajstosa. Czyli dwa będą... Dwa skarby. Ja je bez kitu. A tamta tej piaty nad nic nie wie. Nic nie podejrzewa zupełnie. Więc dobrze byłoby chyba jakoś się tak capnąć. Pytanie jak? Jest mocny niedźwiedzio. Dobra. Dobra, tabliczka jeszcze gdzieś nam została po drodze.
Tam jakiś skarb jeszcze. Z jakimiś wilkami razem. Ta tabliczka to gdzieś oczywiście na tych ruinach. Pytanie na których? Zaraz. Tabliczka? Tak, tabliczka. Tutaj jej nie ma. O, widać, jest tam. Jak byk. Dobra, mamy Francę. Czyli bogini ze złotym łukiem ukończona. Nawet nie byłoby, w którą by to stronę by to by było. Zaraz pójdziemy jakoś sobie w górę. I w ogóle ta kuźnia Hefajstosa, ona też jest w bardzo pierdliwym miejscu. Dość. A tu jest ten punkt widokowy. Dobra. To byśmy go łatwo minęli. Ta. To chyba był ten rejon mapy, który chyba robiliśmy jako ostatni. Tak mi się wydaje, że już mieliśmy wtedy Atykę całą resztą zrobioną. Było tego dużo za nami. W ogóle teraz mam wrażenie, że to się wszystko mi dużo szybciej robi. Ruiny Ateny. Właśnie. Tak jak spojrzymy sobie teraz na północ, to tam gdzieś będzie. O właśnie. To jest tam. No wybitnie niedostępny rejon. Wybitnie. O właśnie, proszę was. Czy jesteśmy tu, stoimy? No to w którym to będzie miejscu? Proszę, tutaj. Czyli troszkę na lewo. Na prawo. No bardzo łatwo ominąć to miejsce. Cholernie łatwo. No ale to jest właśnie to miejsce, do którego warto dotrzeć, bo... Kuźnia Hefajstosa. Aż tu ciemno. Właśnie, to będzie gdzieś tutaj. W sumie to już widać ten takie nietypowe wejście. O, ten skarb cały. To całe miejsce ma taki nietypowy klimat. Ale właśnie tak tu Atlantydo zajeżdża. Bardzo. Tutaj zabugowanego. Okej, teraz stąd wychodzimy. I wracamy. I do Hefajstosa będzie podobna droga, tylko trzeba będzie tą dziurę ominąć. Zaraz, zaraz. Tą dziurę omijamy. I w tamte stronę gonimy. O. Jak ten typ tu żyje, to ja nie wiem. Good day. No, to jest dopiero coś. Poznaj. 12% doważeń wojownika, 18% do zawodowanych mieczeń. Patrz, jakie to są koszty. To są ogromne koszty. Właśnie, co my tu w ogóle mamy? Jakie ulepszenie? Gonić dalej, to jest tutaj. Coś może ogarniemy. I tu jakiś mamy dom jakiegoś tego. Jezus, nic tu nie widać. Ciemno jak w dupsku. Jak ten koleś tu nie zwariuje, to ja nie wiem. Ale pamiętam, jak za pierwszym razem tu trafiłem, sobie myślę, kurde, ale już to jest szok, nie? Że takie coś w takim miejscu. Myślę, że to są wada legendarnych zbroi, że się właśnie nie da za bardzo ich jakoś tak specyficznie dobrze ulepszać. Takie trochę to lipne. Dobra, teraz idziemy dalej. Najlepiej to gwizdnąć i czekać, aż konik do nas dołączy. Wtedy sami na niego wskakujemy i to bardzo płynne, bardzo fajne.
Młodyniec. To jest dzik. Ile ich to w ogóle jest? Czy jest tylko ten jeden? Czy paru? Jest ich tu paru. Więc mi się delikatnie zdaje, że mądrzejszym posunięciem będzie ich skasowanie od góry raczej. I to łukiem. I tak chyba zrobimy. No i już to ogarnięte. Teraz ten się kurde zawiesił, dureń. Jest tylko jeden? Aż dziwne. Dobra, nie zdążył się rozpędzić na szczęście. Na nasze szczęście. Okej, tyle wszystkiego. Lecimy dalej. Coś tam mamy. Znaczy wodne, te morskie. Wioska rybacka. Ty, ono na nas leją? Ale się na mnie oparły. O, w mordę jeża. Co tu się dzieje? Łow mordę. Łow mordę. Łow mordę. Kurde. O, w mordę jeża.
Też masakry narobiłem tutaj, nie ma co. Teraz wracamy i pozbieramy, co po nich zostało. Matko święto. Ale powiem, że za poprzednim razem było tak samo. Przypadkiem wparowałem się, no jakaś może wioska po prostu. Zwykłe miasto, nie? A, tu się zaczęła jazda. Tak, taka konkretna, jak widzicie. Wszystkieśmy zmasakrowali. Wioska rybacka. I mi się wydaje, że teraz tam, gdzie idziemy, to będzie znowu jakiś punkt ze zwierzętami, ale nie jestem dokładnie pewien. Chyba jakiś wilk tam był, czy coś takiego. Chodź koniku, mi się nie chce tak w kółko gonić na piechtę. Mi się zdawało. Jakiś lampart tu jest. Miat kilku. Znaczy w sumie tu jeden, tu drugi. I ich już nie ma. O kurde. Niezły był. Przez chwilę przestraszył nawet. O, takie cosik. Dziki lampart ukończony. No i klawo. Teraz by wypadało skoczyć do tamtej całej warowni. Albo czy to, znaczy tu można byłoby generalnie statkiem dotrzeć. No, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Tak, żeśmy dużo zrobili. Jeszcze zostały te bagna Termes. Zapomniałem, no ale przynajmniej mamy ogarnięte tutaj troszkę. Dobra, w tym odcinku to jest tyle. W takim haszczach kończymy ten odcinek. Dzięki wam za uwagę i do kolejnego odcinka. Hej!